Po słabe, po szacunek, po zwycięstwo, mówił kilkanaście lat temu swoim zawodnikom trener Jerzy Engel. Piłkarzom z kadry do lat 17, 30 marca, zależało głównie na tym ostatnim, czyli zwycięstwie. Te dawałoby im awans na majowe Mistrzostwa Europy, ale by jednak piękny sen się ziścił, trzeba było pokonać Turków z niezawodnym Eneszem Unalem w składzie. Zapraszamy do obejrzenia obszernego skrótu z tego, jakże dramatycznego w swoim przebiegu spotkania. Spotkanie zaczęło się od wzajemnego badania sił. Dużo ostrożnych zagrań i podania wszerz boiska, co świadczyło o tym, że obie strony wolały raczej poczekać na rozwój wydarzeń, aniżeli odważniej zaatakować. Z każdą minutą rosła jednak przewaga polskiego zespołu, czego pierwszy efekt zobaczyliśmy w 8 minucie. Miłosz Kozak dośrodkował w pole karne, a piłkę do bramki próbował skierować Dawid Kownacki. Na pierwszy celny strzał w wykonaniu podopiecznych Hakana Tecimera czekaliśmy do 13 minuty. Do wybitej piłki doszedł defensywny pomocnik Hasan Oskan. W 22 minucie po raz pierwszy dał o sobie znać Enes Unal, który ładnie wycofał piłkę na 20 metr, ale strzał Aydogana specjalnie Drągowskiego nie zaskoczył. W tej części meczu na chwilę inicjatywę przejęli Turcy, z czego zrodziła się kolejna sytuacja. Boczny obrońca, Savas Polat, przedarł się prawym skrzydłem, podał w pole bramkowe, ale żaden z kolegów nie odebrał tej przesyłki. I Polacy. Kownacki podaje do Skrzecza, ten jeszcze raz do skrzydłowego Szalkę, który kapitalnie zabiera się z piłką w pole karne, dośrodkowuje raz, dośrodkowuje drugi raz i trafia w rękę obrońcy. Naszym zdaniem w tej sytuacji należał się Polakom rzut karny, ale niemiecki sędzia Bastian Dankert nakazał grać dalej. Chwilę później tętno skoczyło polskim kibiców po tym, jak po rzucie wolnym piłkę do siatki skierował Ertugrul Ersoy, ale sędzia odgwizdał w tej sytuacji spalonego. W drugiej połowie boisko jako pierwszy opuścił mocno eksploatowany w tym meczu Miłosz Kozak, a zastąpił go Marcin Gałkowski. Niewiele brakowało, aby już chwilę po wejściu zdobył pierwszą w tym meczu bramkę. Kapitalnym otwierającym podaniem nie po raz pierwszy w tym turnieju popisał się Paweł Marczuk. Gałkowski ładnie wyszedł na pozycję, ale przegrał pojedynek z bramkarzem. Później próbował jeszcze dobijać, ale z asekuracją zdążyła turecka defensywa. Z minuty na minutę rosło napięcie pomiędzy zawodnikami obu drużyn, aż w końcu doszło do pierwszej szamotaniny. Oznaczony numerem 5 Ersoy odepchnął Kownackiego, ale sędzia w tej sytuacji oszczędził tureckiego obrońcę. W 66 minucie po wybiciu piłki na aferę futbolówka spadła jak z nieba Unalowi pod nogi, ale napastnik Bursasporu nie zdołał jej opanować, faulując przy okazji polskiego bramkarza. 3 minuty później Mateusz Wieteska wyśmienicie znalazł na skrzydle Oktawiana Skrzecza, ale jego strzał dobrze obronił Adi Yaman. Była to druga tak dogodna sytuacja w tym meczu. Niestety, podobnie jak przy pierwszej okazji Gałkowskiego, lepszy był bramkarz. Gałkowski miał jeszcze jedną sytuację w tym meczu, kiedy to ładną akcję na lewym skrzydle przeprowadził Dawid Kownacki, ale strzał pomocnika pogoni w środek bramki nie mógł zaskoczyć Adi Yamana. Na 8 minut przed końcem wszystkim na chwilę skoczyło tętno, bo w sytuacji sam na sam z Drągowskim znalazł się Enes Unal. Dużym spokojem wykazał się jednak bramkarz Jagiellonii, który w dobrym stylu obronił strzał Unala. W końcówce jeszcze raz szczęścia szukali Turcy, ale piłka po strzale Ersoya przeleciała nad poprzeczką. Chwilę później sędzia zakończył drugą połowę, ale dla nas i kibiców, którzy pofatygowali się na Stadion Olimpijski w Patras, był to dopiero początek emocji. Rzuty karne. Jako pierwszy do jedenastki podszedł Mateusz Wieteska, który pewnym strzałem pokonał Adi Yamana. Następny w kolejce był Aydogan, którego strzał świetnie obronił Drągowski i lepszego początku serii jedenastek nie mogliśmy sobie wymarzyć. Później do piłki podszedł kapitan Filip Jagiełło. Precyzyjnym strzałem w prawy róg bramkarza podwyższył na 2-0. Na 2-1 tym razem pewnie strzelił oznaczony numerem 16 Muhammad Samet. W trzeciej serii nastąpiło ożywienie na trybunach, bo do piłki podszedł Bartłomiej Drągowski, który ładnym trafieniem podwyższył na 3-1. Bezbłędny z drugiej strony był także Ertugrul Ersoy. Aż w końcu przyszła pora na Michała Boreckiego z Lazio i zanotowaliśmy pierwszą nieudaną próbę. Po chwili pewnie uderzył Bekaroglu i zrobiło się po 3. W ostatniej serii do piłki podchodzili liderzy klasyfikacji strzelców. Najpierw skutecznie uderzył Kownacki, a potem z dużą dozą szczęścia powtórzył jego wyczyn kapitan Enes Unal. W szóstej serii ziścił się najgorszy scenariusz. Najpierw strzał Skrzecza obronił Adi Yaman, a później dobił nas Osvesi.
Dziękuję.